Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać dywan ze sznurka. Będzie to dywan prostokątny. Mój dywan ma wymiar 140 na 85 cm. Możecie oczywiście wykonać dywan troszeczkę krótszy, zmniejszając ilość oczek łańcuszka, które będziemy robić na samym początku. Do wykonania dywanu tej wielkości co mój potrzebujemy 600 metrów sznurka grubości 5 mm. U mnie to jest sznurek szary i zielony, taki pistacjowy. Tego zielonego potrzebujemy 200 metrów, czyli 2 motki. 4 motki potrzebujemy sznurka szarego. Oczywiście kolory według Waszego uznania. Do tego sznurka potrzebujemy szydełka grubości 10 mm, takie duże, spore szydełko. Dla tych, co jeszcze nigdy nic nie robili ze sznurka bawełnianego, na początek muszę powiedzieć, że przede wszystkim, kiedy skończy nam się jeden motek sznurka albo skończył się producentowi i producent zawiązał nam tutaj supełek, musimy ten supełek rozwiązać lub obciąć i końcówki sznurka ze sobą zszywać. Niestety igiełką, nie jest to jakoś tam bardzo pracochłonne, ale sznurek nie możemy robić supełków, bo sznurek i tak jest gruby, supełki będą grube. Będzie to brzydko wyglądać, ale także będzie to czuć pod naszym dywanem, nawet jeśli supełek będzie pod spodu. Druga taka bardzo ważna informacja to jest to, że sznurek nie wybacza błędów. To nie jest tak, że jak sobie pomylimy się, zrobimy sobie gdzieś tam oczko, pominiemy gdzieś tam, pominiemy słupek. Te słupki robione takim grubym szydełkiem czy oczka łańcuszka są na tyle duże, na tyle grube, że nawet jeśli brakuje nam gdzieś jednego oczka lub mamy jedno oczko za duże, to już nasz dywan będzie się albo falował, albo ściągał, dlatego musimy dokładnie trzymać się wzoru. Musimy się pilnować i musimy pilnować także naprężenia naszego sznurka podczas robienia. Wszystkie oczka mają być takie same. Nie możemy robić troszkę luźniej, troszkę ściślej, jak już zaczynamy robić. Tak robimy cały czas, bo nasz dywan da o sobie znać, pokaże to, będzie się albo falował, albo ściągał, dlatego pilnujemy, aby naprężenie sznurka było stałe, aby nie rozciągać nadmiernie oczek i nie robić zbyt ścisło. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz dla osób, które jeszcze nigdy nic nie robiły ze sznurka. Kiedy zamawiacie sznurek, zwykle producenci przysyłają Wam go nie nawinięty na kłębek, tylko zwinięty tak po prostu, tak jakby zwijać go na ręce w taki sposób. Koniecznie musimy go przewinąć w kłębki. Koniecznie, to jest po prostu mus. Niejedna osoba, która już próbowała robić z czegoś takiego, zawsze kończyło się to poplątaniem sznurka, dokładaniem czasu, także naprawdę przewijając sznurek na motki, oszczędzamy swój czas. Często producenci na jednym końcu sznurka, przy tak zwiniętym sznurku, na jednym końcu zawiązują węzełek i ten węzełek oznacza to, że od tego końca zaczynamy zwijanie. Jeśli zaczniemy zwijanie od końca bez węzełka, sznurek nam się poplącze. Dlatego zawsze zaczynamy od końcówki z węzełkiem. Chyba powiedziałam już wszystko, także zapraszam Was na tutorial. Dywan rozpoczniemy od wykonania 33 oczek łańcuszka.
Jeśli chcecie, żeby wasz dywan był mniejszy, krótszy w sensie lub dłuższy, możecie zrobić inną ilość oczek łańcuszka, ale pamiętajcie, aby początkowa liczba oczek łańcuszka była liczbą nieparzystą. Jest to bardzo ważne do naszego późniejszego wzoru, który wymyśliłam. Ja już mam oczek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Jeszcze muszę zrobić 20 oczek łańcuszka. Wykonałam już 33 oczka. Teraz przejdziemy do rzędu pierwszego. Dywan będziemy przerabiać naokoło z jednej i z drugiej strony. Zaczniemy od jednego oczka łańcuszka, które wykonam zamiast pierwszego oczka ścisłego. Teraz wkuję się w trzecie oczko łańcuszka od lewej. To, które teraz wykonałam, jest pierwsze, tu mam drugie i trzecie, czyli 32 oczko mojego łańcuszka. Wkuwam się w to oczko, robię oczko ścisłe. Przeciągam przez oczko, nawijam nitkę i przez dwa oczka. Teraz wkuwam się w kolejne oczko łańcuszka. Pod tylko jedną nitkę będę się tutaj wkuwać. Przeciągam przez moje oczko, nabieram nitkę i przeciągam przez obie pętelki, które mam na szydełku. Tak proszę wykonać aż do końca tego łańcuszka. Ja wykonam moje oczka ścisłe i pokażę, jak będziemy tutaj zakręcać naszą robótkę, aby nam wyszła prostokątna. Pamiętajcie, aby wkuwać się w oczka tylko pod jedną nitkę, dlatego że po odwróceniu będziemy robić oczka ścisłe także z drugiej strony robótki. Więc żeby to ładnie wyglądało, musimy wkuwać się tylko pod jedną nitkę moich oczek łańcuszka. Przerobiłam już cały rząd, doszłam do końca łańcuszka. Wyszło mi razem z moim pierwszym oczkiem, które zrobiłam zamiast pierwszego oczka ścisłego, 33 oczka ścisłe. Teraz pokażę, jak będziemy zakręcać. Zrobimy jedno zwykłe oczko łańcuszka. Teraz wkuwam się jeszcze raz tutaj w sam środek tego oczka, z którego wychodził mi moje ostatnie oczko ścisłe. Wkuwam się tutaj i robię oczko ścisłe. Teraz ponownie wykonuję jedno oczko łańcuszka i odwracam moją robótkę. Będziemy teraz przerabiać drugi brzeg. Wkuwamy się w pierwsze, czyli w to ostatnie oczko łańcuszka, tu już wkułam oczko ścisłe i drugie oczko ścisłe, jeszcze w to samo miejsce, tylko już pod jedną nitkę, pod nitkę tą, która teraz już jest na samej górze, wkuwam się i wykonuję oczko ścisłe. I tak wkuwamy się cały czas pod jedną nitkę i z drugiej strony. Robimy także 33 oczka ścisłe. Ja już przerobiłam ten rząd po drugiej stronie. Wyszło mi 33 oczka ścisłe. Teraz będę zakręcać tak samo jak z tamtej strony, to znaczy wykonam jedno oczko łańcuszka, wkuję się tutaj w pierwsze oczko, zrobię oczko ścisłe. Teraz jeszcze jedno oczko łańcuszka i wkuwam się w pierwsze oczko łańcuszka, które zrobiłam zamiast pierwszego oczka ścisłego. Wykonuję oczko ścisłe zamykające. Tak, zakończyłam pierwszy rząd. Teraz przejdziemy do rzędu drugiego. Powinniśmy go zacząć od słupka, od zwykłego słupka. Zwykle na początku rzędu zamiast słupka robi się trzy oczka łańcuszka. Ja jednak to powstaje nam wtedy taki wyraźny, nieestetyczny szew. Ja teraz pokażę, jak wykonać taki zastępczy pierwszy słupek. Nie jest to najprostsze,
Ale to tylko jeden jest taki trudny. Warto go wykonać, żeby nie mieć w naszym gotowym dywanie takiego szwu. Musimy wyciągnąć dłuższą troszeczkę pętelkę. Tyle powinno mi wystarczyć. I teraz przytrzymać kciukiem pętelkę na szydełku. Szydełkiem opleść to, co wyciągnęłam. I w tej chwili nie puszczamy tego kciuka. W tej chwili mamy na szydełku tak jakby dwie pętelki. Ta podwójna robi mi za jedną pętelkę. Kciukiem trzymam drugą pętelkę. Nabieram nitkę na szydełko. Przeciągam przez tą moją podwójną pierwszą pętelkę. Wyciągam troszeczkę dłuższą. Ponownie nabieram nitkę na szydełko. I przeciągam już przez obie pętelki, które mam na szydełku. W ten sposób powstał mi taki pierwszy zastępczy słupek. Wygląda on naprawdę, może jest ciut grubszy, ale wygląda jak zwykły słupek. Dzięki temu nie tworzy nam się taki szew z trzech oczek łańcuszka. Teraz wykonuję jedno oczko łańcuszka. Nabieram nitkę na szydełko. Omijam kolejne oczko, wkuwam się w następne, czyli w trzecie oczko i robię zwykły słupek. Przez dwie, nawijam nitkę i przez dwie pętelki. Tak będzie wyglądał ten rząd. Pokażę jeszcze raz. Oczko łańcuszka, nawijamy nitkę, jedno oczko omijamy, wkuwamy się w następne. Proszę przerobić tak cały brzeg. Ja przerobię go również i pokażę, co będziemy wykonywać na zakręcie. Przerobiłam już cały brzeg. Wyszło mi 17 słupków przedzielonych jednym oczkiem łańcuszka. Doszłam do końca rzędu. Teraz na zakręcie wykonam jedno oczko łańcuszka. Nabiorę nitkę na szydełko, wkuję się w moje oczko łańcuszka, które robiłam na zakręcie poprzedniego rzędu i wykonam zwykły słupek. Jest tu dość ścisło, o, ale mi się udało. Wykonuję zwykły słupek. Teraz jeszcze jedno oczko łańcuszka. Ponownie nawijam nitkę na szydełko. Drugi raz wkuwam się w to samo miejsce, czyli w moje oczko łańcuszka, które zrobiłam w poprzednim rzędzie. I tutaj również wykonam zwykły słupek. Jestem na krótszym boku. Teraz nad oczkiem ścisłym, które zrobiłam na krótszym boku w poprzednim rzędzie, wykonam jedno oczko łańcuszka. Następnie nabiorę nitkę na szydełko, omijam to oczko ścisłe, wkuwam się w oczko łańcuszka, które znowu zrobiłam na rogu. Wykonam tutaj zwykły słupek. Jest tu dość ciasno. Trzeba użyć troszeczkę siły. I to samo, co na tym rogu robię, czyli robię oczko łańcuszka. Znowu nawijam nitkę na szydełko, wkuwam się w to samo miejsce. Będzie mi ciężko, ale jakoś muszę wykonać tutaj drugi słupek. Teraz robię jedno oczko łańcuszka, przechodzę do mojego kolejnego długiego boku, wbijam się, nawijam nitkę, wbijam się w pierwsze oczko ścisłe na tym boku. I kontynuuję mój wzór tak samo jak na tej stronie. Oczko ścisłe, jedno oczko omijam i wkuwam się w kolejne oczko. Powinno wyjść symetrycznie, tak żeby po obu stronach nad słupkiem był słupek, a nad pustą przestrzenią pusta przestrzeń. Tak proszę wykonać ten bok do końca. Ja już wykonałam ten bok. Teraz
Na zakręcie robię to samo, co z drugiej strony. Dla bezpieczeństwa pokażę, żebyście się na pewno nie pomylili. Czyli tak, zrobiłam ostatni 17 słupek w tym rzędzie. Jest on dokładnie nad moim pierwszym słupkiem. I tutaj zostało mi w sumie 3 oczka, tak? Oczko łańcuszka, oczko ścisłe i znowu oczko łańcuszka robione na zakręcie. Teraz po tym słupku robię oczko łańcuszka. Nabieram nitkę, wkuwam się w oczko łańcuszka poprzedniego rzędu, wykonuję zwykły słupek. Teraz znowu robię oczko łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko, jeszcze raz wkuwam się w to samo miejsce. Nie jest to proste, jest tu ciasno, jak się robi sznurkiem. Ale musimy to zrobić, aby nasz dywan nie fałdował się po rogach i był ładny, kwadratowy, a nie owalny. Nie kwadratowy, tylko prostokątny. Oczywiście, ale nie chcę dywanu owalnego, chcę, żeby to był ładny prostokąt. Po słupku wykonałam oczko ścisłe. Przepraszam, oczko łańcuszka. I to oczko łańcuszka jest nad moim oczkiem ścisłym poprzedniego rzędu. Zostało mi w tym rzędzie jeszcze tylko oczko łańcuszka. To jest oczko, z którego wychodzi mój pierwszy słupek. Proszę tego nie pomylić. Zostało mi oczko łańcuszka poprzedniego rzędu. Nawijam nitkę na szydełko. Wkuwam się w to oczko i wykonuję zwykły słupek. Przeciągam nitkę i przerabiam pętelki po dwie. Teraz jeszcze jedno oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Na rogu muszą mi wychodzić dwa słupki z tego jednego oczka łańcuszka. I słupek. Teraz robię oczko łańcuszka. I mogę już połączyć się z moim pierwszym słupkiem tego rzędu, aby ten rząd już zakończyć. Wkuwam się w ten pierwszy słupek, nabieram nitkę i przeciągam ją przez obie pętelki, robiąc oczko ścisłe zamykające. W kolejnym rzędzie będziemy wykonywać same słupki. Zaczniemy tak jak rząd poprzedni, czyli wyciągnę sobie moje oczko troszeczkę dłużej, przytrzymam go palcem, owinę go wokół szydełka i teraz wykonam zwykły słupek. Nabiorę nitkę, przeciągnę przez te pętelki, o które owinęłam szydełko, ponownie nawinę i przeciągnę przez obie pętelki, które mam na szydełku. O, udało się. I teraz będziemy w każdym oczku łańcuszka, w słupku robić zwykłe słupki. Nawijamy nitkę i tutaj będzie na pewno ciężej niż wkuwać się pod całe to oczko. Musimy wkuwać się pod dwie nitki. Trzecia musi zostać pod spodem. Na pewno będzie to troszeczkę ciężko, ale warto się pomęczyć. Żeby nasz dywan ładnie się prezentował. Mówiłam o tym w jednym tutorialu, o wkuwanie się w oczka. To jest moment, w którym nie możemy wkuwać się pod całe oczko łańcuszka, gdyż pomiędzy nimi mamy słupki. Żeby dywan ładnie się prezentował, musimy wkuwać się ładnie w oczko łańcuszka. Pod dwie nitki się wkuwamy, trzecia ma zostać pod spodem. Jest troszkę ciężko ten sznurek dużym szydełkiem przekładać, ale naprawdę warto się przemęczyć. Tak proszę przerobić. Tutaj do końca tego brzegu pokażę, co zrobimy na rogu, aby ładnie nam się ten dywan układał. Mój jeden bok jest gotowy, ostatni słupek. Wypadł mi nad tym słupkiem, który wychodził mi z narożnego oczka. Tutaj w narożnym oczku, w jednym oczku zrobiłam słupek
oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek. Nad tym słupkiem wyszedł mi mój ostatni słupek tego rzędu. Teraz nabiorę nitkę, wkuję się w to okienko, w oczko łańcuszka, które zrobiłam na rogu pomiędzy tymi słupkami. Wykonam jeden zwykły słupek. Teraz jedno oczko łańcuszka. Nabieram nitkę na szydełko i jeszcze raz wkuwam się w to samo oczko. Wykonuję zwykły słupek. Uciekło mi szydełko. Wykonuję zwykły słupek. Tak wyszedł mi róg. Teraz jestem na krótszym boku. Tutaj nad słupkiem robię słupek. Nad oczkiem łańcuszka robię słupek. Znowu nawijam nitkę nad słupkiem. Tutaj doszłam znowu do miejsca, gdzie w narożnym oczku zrobiłam słupek, oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek. Zrobił tak samo jak z drugiej strony, to znaczy nad słupkiem robię słupek, a w oczku łańcuszka zrobię jeden słupek, oczko łańcuszka i znowu słupek. Mam już słupek. Teraz oczko łańcuszka, które będzie na samym rogu i w tym samym oczku zrobił jeszcze jeden słupek. Udało się. I teraz przerabiam drugi bok samymi słupkami, tak jak bok pierwszy. Ten rząd zakończę wkuwając się tutaj w czubek mojego pierwszego słupka. Przeciągnę szarą nitkę przez opętelki, które mam na szydełku, robiąc oczko ścisłe zamykające. Teraz zmienię kolor. Przy zmianie koloru sznurka nie możemy tutaj po prostu dowiązywać, robić żadnych supełek, pętelek, dlatego że sznurek jest i tak dość gruby, będzie pod stopami czuć nam takie wybrzuszenie. Musimy sznurek wszyć. Ja mam przygotowaną nitkę dobraną do mojego sznurka w kolorze szarym, mimo że będę dołączać nitkę w kolorze zielonym. Sznurek będzie zielony, ale nitka musi być szara. Tą szarą pętelkę troszeczkę dłuższą sobie wyciągnę, a moją końcówkę zielonego sznurka, ładnie ją przytnę tutaj te nitki, żeby nam nic nie wystawało. I tą pętelkę muszę wszyć tutaj w środek oczka. W środek szarego oczka wszyję tą pętelkę w ten sposób, aby nie było widać tej końcówki. Ja już mam moją końcóweczkę przyszytą. W trakcie jej przyszywania musicie uważać, aby nie zszyć sobie tej szarej nitki. Ta pętelka musi nam się ściągać i rozciągać, także na to uważajcie. Teraz moja niteczka jest już przyszyta. Przełożę sobie teraz zieloną nitkę przez szarą pętelkę. Szarą mocno ściągnę. Jeszcze za chwilkę poprawię. Teraz pokażę Wam, gdzie się będziemy wkuwać. Wkuwać się będziemy pomiędzy słupki. Nie będziemy wkuwać się tutaj w sam czubek, tak jak zawsze, tylko pomiędzy każde dwa słupki będziemy wkuwać się i robić oczka ścisłe. Czyli przeciągamy przez to, co się wkuliśmy, a następnie przez dwie pętelki. Tak będzie wyglądał ten rząd. Tą szarą jeszcze tutaj sobie mocno ściągnę i nie będę jej obcinać. Zostawię ją, dlatego że robię tylko jedno okrążenie zieloną i to niskie okrążenie, same oczka ścisłe. Szarą zostawiamy, nie odcinamy, a tutaj wkuwamy się między każde kolejne dwa słupki, przeciągamy przez to, co się wkuliśmy, a następnie przez obie pętelki.
I tak będzie wyglądać to okrążenie, szybko nam pójdzie. Ja przerobię dłuższy bok i za chwilkę pokażę Wam, co będziemy robić na rogu. Przerobiłam już ten dłuższy bok, jestem dokładnie na rogu, czyli tutaj w miejscu, gdzie poprzednio w jednym oczku wykonałam dwa słupki, pomiędzy którymi zrobiłam oczko łańcuszka. I teraz wkuję się tutaj pod to oczko, tu mam taką sporą dziurkę, wkuję się tutaj, zrobię pierwsze oczko ścisłe, jeszcze raz się wkuję, zrobię drugie oczko ścisłe. Teraz oczko łańcuszka i jeszcze dwa oczka ścisłe w tym samym oczku cały czas. Pierwsze i drugie. Tak wygląda narożnik. Teraz mogę przerabiać już normalnie ten krótszy bok, to znaczy wkuwam się pomiędzy każdy kolejne dwa słupki i robię oczko ścisłe. I tak proszę przerobić całe to okrążenie, każdy róg przerabiamy tak, jak pokazałam tutaj. Mam już przerobione całe to zielone okrążenie. Teraz pokażę, jak go zakończyć. Tutaj nie kazałam odcinać szarej nitki po tamtym okrążeniu. Teraz w tym miejscu przełożę tą nitkę naprzód mojego dywanu. Dopiero teraz wkuję się szydełkiem w pierwsze oczko ścisłe zrobione tutaj, przeciągnę jeszcze zieloną nitkę przez wszystko, co mam na szydełku, robiąc oczko ścisłe na zamykające. Wyciągnę tą pętelkę troszeczkę dłużej i przetnę zielony sznurek. To przecinam, muszę to mocno ścisnąć i wszyć tutaj, tak jak poprzednio wszywałam w szare, tak teraz wszyję tą zieloną końcówkę tutaj w zielone oczka. Muszę dobrać zieloną nitkę i sobie ją tu wszyję. Za chwileczkę to zrobię. Najpierw pokażę Wam jednak, jak zaczniemy kolejne okrążenie. Szarą nitkę mamy na wierzchu. Teraz wkuję szydełko. Jeszcze raz. W to samo miejsce, z którego wychodzi ta nitka, wyciągnę taką dłuższą pętelkę i będę robić słupki. Pierwszy słupek zrobimy znowu taki oszukany, czyli wyciągam dłuższą pętelkę, przytrzymuję ją tutaj kciukiem, owijam wokół szydełka, nabieram nitkę, przeciągam przez to, co owinęłam. Jeszcze raz nawijam i przeciągam przez obie pętelki, które mam na szydełku. Wyszedł mi taki oszukany słupek. Teraz kontynuuję robienie słupek pomiędzy oczkami ścisłymi. Pomiędzy każdym oczkiem ścisłym robię po jednym słupku. Bardzo też proste okrążenie, zresztą cały dywan jest bardzo prosty. Robimy tak słupki na całym dłuższym boku. Ja dojdę do rogu, wszyję sobie tutaj w międzyczasie tą końcóweczkę, żeby mi nie uciekła i pokażę, jak przerabiamy narożniki. Przerobiłam już dłuższy bok, doszłam do rogu. Tutaj jestem w miejscu, gdzie na rogu zrobiłam dwa oczka ścisłe, oczko łańcuszka i znów dwa oczka ścisłe. Zrobiłam jeszcze słupki nad oczkami ścisłymi i teraz doszłam do miejsca, w którym robiłam oczko łańcuszka. I tutaj będziemy robić narożnik. Nabierzemy nitkę na szydełko, wkujemy się pod całe to oczko, wykonamy zwykły słupek. Teraz zrobimy oczko łańcuszka. Jeszcze raz nawijam nitkę na szydełko, wkuwam się w to samo miejsce. Wykonam tutaj kolejny słupek. I znowu teraz oczko łańcuszka, nawijam nitkę i jeszcze raz wkuwam się w to samo miejsce. Wykonuję trzeci słupek w tym samym oczku. Tak będzie wyglądał narożnik. Teraz mogę już odwrócić mój dywanik i przerabiać krótszy bok. Krótszy bok przerabiamy już
Normalnie, czyli między każdymi dwoma oczkami ścisłymi, robimy zwykły słupek. Proszę przerobić tak całe to okrążenie. Narożniki wykonujemy tak, jak pokazałam tutaj. Ja go szybciutko przerobię i wrócę w kolejnym okrążeniu. Przerobiłam całe okrążenie. Aby go zakończyć, wkuję się tutaj znowu w czubek mojego pierwszego słupka i wykonam oczko ścisłe zamykające. W kolejnym okrążeniu powtórzymy to, co robiliśmy tutaj. To znaczy, na początku wyciągnę dłuższą pętelkę, owinę ją wokół szydełka, przełożę przez to, co owinęłam, jeszcze raz nawijam nitkę na szydełko i przekładam przez wszystko, co mam na szydełku. Pierwszy słupek wykonałam, teraz robię oczko łańcuszka i kolejne słupki będą już zwyczajne. Omijamy jedno kolejne oczko, to jest. Tutaj jest ten słupek, wykonałam nad tym słupkiem. To oczko omijam, wkuję się w to oczko i wykonuję zwykły słupek. Przy robieniu takiego dywanu musimy mocno pilnować, które oczka omijamy, jak łączymy się, aby liczba słupków czy oczek w danym rzędzie nam nie zwiększała się ani nie malała. Ponieważ przy robieniu sznurkiem to wszystko jest bardzo mocno znać, nasza robotka od razu zacznie nam się falować lub zwijać, więc tutaj bardzo dobrze tego pilnujemy. Tak, proszę przerobić to całe okrążenie, to znaczy oczko ścisłe i omijamy jeden słupek, a w kolejnym robimy słupek. Oczko ścisłe, oczko łańcuszka. Przepraszam, i znowu oczko łańcuszka. Jedno omijamy, wkuwamy się w kolejne, robimy słupek, przerobię dłuższy bok szybciutko i zaraz wrócę do Was, pokażę, jak wykonać narożnik. Przerobiłam już dłuższy bok, ostatni słupek wypadł mi nad ostatnim słupkiem w poprzednim rzędzie na poprzednim boku. Tutaj już doszłam do narożnika, czyli do miejsca, w którym zrobiłam słupek, oczko. Teraz po wykonaniu tego słupka i oczka łańcuszka nabiorę nitkę na szydełko i wkuję się tutaj pod to oczko łańcuszka. Wykonam tu zwykły słupek. Teraz zrobimy oczko łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko i wkuwam się w ten narożny słupek poprzedniego rzędu. Tutaj były trzy słupki, więc w ten idealnie środkowy słupek. Tutaj wykonam zwykły słupek. Teraz oczko łańcuszka. Ponownie nawijam sznurek na szydełko. Wkuwam się w to samo miejsce i wykonam jeszcze jeden słupek na samym rogu. Teraz znowu robię oczko łańcuszka. Moją robótkę mogę sobie odwrócić na krótszy bok. Nawinę nitkę na szydełko i wkuję się znowu pod oczko łańcuszka. Zrobię tutaj zwykły słupek. I teraz oczko łańcuszka. Jeden słupek omijam, wkuwam się w kolejny. I tak już normalnie kontynuuję robienie tego okrążenia. Narożniki proszę wykonać tak, jak pokazałam Wam w tym miejscu. Ja już przerobiłam całe okrążenie. Zakończę go tak jak poprzednie, wkuwając się tutaj w czubek mojego pierwszego słupka i robiąc oczko ścisłe zamykające. Teraz proszę dwa razy powtórzyć te cztery rzędy. Czyli zrobimy teraz rząd słupków, zielonych oczek ścisłych, słupków i znowu ten rząd i to powtarzamy dwa razy. Czyli dorabiamy jeszcze 8 rzędów. Ja je dorobię i do Was wrócę. Jestem na końcu tego okrążenia. Przerobiłam już to wszystko, co miałam przerobić. Wszyłam sobie od razu tutaj w pierwsze oczko tego rzędu zieloną nitkę. Teraz wkuwam się w pierwszy słupek tego rzędu i przeciągam przez szydełko już moją wszytą wcześniej zieloną nitkę.
przez oba oczka, które mam. Tą szarą muszę mocno ściągnąć. I teraz wykonam słupek już zieloną, czyli wyciągam na pierwszy słupek, wyciągam dłuższą pętelkę, owijam ją wokół szydełka, przeciągam przez to, co owinęłam, nawijam nitkę i przeciągam przez dwie pętelki. O, udało się. Pierwszy słupek już mam, tą szarą mogę sobie jeszcze raz ścisnąć. Teraz wykonam dwa oczka łańcuszka. Pierwsze i drugie. Nawinę nitkę na szydełko. Ominę dwa kolejne słupki, pierwszy i drugi, wkuwam się w trzeci słupek, wykonuję zwykły słupek. I znowu muszę wykonać dwa oczka łańcuszka i dwa, nawijam nitkę, omijam dwa kolejne słupki, wkuwam się w trzeci. I tak ma wyglądać ten rząd. Ja przerobię dłuższy bok i pokażę Wam, co robimy na narożniku. Mam przerobiony dłuższy bok, doszłam do narożnika. I teraz nawijam nitkę na szydełko. Tutaj jak akurat po dwóch oczkach łańcuszka ominę dwa słupki, to muszę się wkuć w to oczko łańcuszka, które tu wykonałam między słupkami. Wykonuję tu słupek. Teraz robię dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę, wkuwam się od razu w ten narożny słupek, który wypadł akurat w samym rogu. Znowu dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę i wkuwam się od razu za tym słupkiem w to oczko, które było między słupkami i wykonuję zwykły słupek. I dalej przerabiamy już normalnie, czyli dwa oczka łańcuszka, nawijamy nitkę, dwa kolejne słupki omijamy, wkuwamy się w trzeci. Tak ma wyglądać ten rząd, tak mają wyglądać narożniki w tym rzędzie. Ja szybciutko ten rząd przerobię i do Was wracam. Rząd mój zielony jest gotowy. Połączył się teraz po ostatnich dwóch oczkach łańcuszka, tutaj z czubkiem pierwszego słupka i zrobię oczko ścisłe, zamykające. Przeciągam przez wszystko, co mam na szydełku. Teraz zostało mi jeszcze tyle szarej włóczki. Mam nadzieję, że starczy mi na rząd oczek ścisłych. Normalnie zielonego koloru. W tej chwili bym nie odcinała, nie przyszywała, ale jak widzicie, zostało mi go bardzo niewiele, więc ja teraz obetnę sobie to, co zostało, wszyję sobie od nowa szary kolor i już Wam pokazuję, co będziemy robić dalej. Ja wszyłam już sobie tutaj szarą niteczkę i teraz będę robić same oczka ścisłe. Zamiast pierwszego najpierw przełożę jeszcze przez moją zieloną pętelkę i zrobię jedno oczko łańcuszka zamiast pierwszego oczka ścisłego. Teraz muszę mocno ściągnąć moją zieloną pętelkę, tak aby ładnie to wszystko wyglądało. I teraz w każdym kolejnym oczku będę robić jedno oczko ścisłe. Same oczka ścisłe, oczka ścisłe w każdym oczku i oczko ścisłe również w każdym słupku. Ja szybciutko przerobię dłuższy bok i pokażę Wam, jak zrobić narożniki. Ja już jestem na rogu. Tutaj poprzednio w narożniku robiłam słupek, pomiędzy którym
Były po dwa oczka łańcuszka i teraz w tych dwóch oczkach, zaczynam tu od pierwszego, zrobię dwa oczka ścisłe. Pierwsze, jeszcze raz wkuwam się w to samo miejsce. Robię tutaj drugie oczko ścisłe. W kolejnym oczku znowu wykonam dwa oczka ścisłe. Pierwsze i drugie. Teraz w tym narożnym słupku wykonam trzy oczka ścisłe. Pierwsze, drugie i jeszcze raz w tym samym oczku robimy trzecie. I teraz znowu w tych dwóch oczkach za słupkiem muszę wykonać po dwa oczka ścisłe, a dalej już przerabiam krótszy bok normalnie i każdy kolejny narożnik będę przerabiać w ten sam sposób co ten. I w ostatnim oczku również dwa oczka ścisłe. Pierwsze i drugie. O, tak będzie wyglądał narożnik. A dalej przerabiam już po jednym oczku ścisłym w każdym oczku. Ja już przerobiłam całe okrążenie. Zakańczam go oczywiście wkuwając się tutaj w to pierwsze oczko na początku rzędu i robię oczko ścisłe zamykające, przeciągając przez wszystko, co mam na szydełku. Zostało mi jeszcze troszkę szarej niteczki. Na szczęście wystarczyło, więc mam nadzieję, że Wam również, nawet jeśli robiliście troszkę luźniej. Teraz zostały nam już tylko do zrobienia zielone wykończenia. Mam jeszcze cały motek zielonego sznurka, więc ten teraz obcinam, wszywam końcóweczkę i przyszywam sobie zielony sznurek i już pokazuję, co dalej. Ok, ja już przełożyłam sobie zieloną pętelkę przez szarą, końcóweczki powszywałam. I teraz oczywiście szarą mocno ściskamy. I teraz będziemy robić wykończenia. Mam nadzieję, że wystarczy mi sznurka na to, co sobie wymyśliłam. Najpierw wyciągnę dłuższą zieloną pętelkę, owinę ją wokół szydełka, przytrzymuję sobie oczywiście to kciukiem, żeby mi się to nie pospadało, nie possuwało. I teraz muszę się wkuć wokół tego mojego pierwszego oczka szarego, czyli tak. Szydełko biorę za moją zieloną pętelkę i wkuwam się od spodu przed moim oczkiem. Następnie między dwoma kolejnymi, tak, w kolejną dziurkę, tu jest oczko, za oczkiem się wkuwam. Przekładam zieloną pętelkę przez to, co się wkułam, czyli najpierw na wierzch, następnie pod spód. I teraz tu mi spadła ta moja pętelka, ale jak sobie ją nałożę na szydełko, przytrzymam, to mam pętelki 3, tak jak do słupka. I teraz robię zwykły słupek, nie do końca przerobiony. Czyli przekładam przez pierwsze moje oczko i przez tą moją podwójną pętelkę. Zostały mi na szydełku dwie pętelki i teraz to zostawiam. Nawijam nitkę na szydełko, wkuję się wokół kolejnego oczka, czyli znowu od tyłu do przodu między przed oczkiem. Następnie wkuwam się od przodu do tyłu za oczkiem. Tutaj. I teraz mogę przeciągnąć nitkę zieloną przez to, co się wkułam, czyli najpierw do przodu, następnie do tyłu. I teraz nawijam nitkę na szydełko, przekładam przez dwie pętelki. Zatrzymuję się. Znowu nawijam nitkę, znowu robię to samo, czyli tak od tyłu do przodu przed kolejnym oczkiem, następnie wkuwam się za oczkiem. I przeciągam pętelkę przez to, co się wkułam. Nawijam na szydełko
i przekładam przez dwie pętelki. Mam na szydełku trzy słupki, nie do końca przerobione. Przerobię je teraz wszystkie naraz, nawijam nitkę i przekładam przez wszystkie pętelki, które mam na szydełku. Teraz wykonam cztery oczka łańcuszka. 3 i 4. Nawijam nitkę na szydełko i znowu. Mam kolejne szare oczko. Wkuwam się od tyłu do przodu i od przodu do tyłu za oczkiem. Przeciągam przez to, co się wkułam. Nawijam i przez dwie. Zostawiam na szydełku dwie pętelki. Znowu nawijam nitkę. Znowu wkuwam się wokół kolejnego oczka ścisłego, przekładam przez to, co się wkułam, nawijam i przez dwie pętelki. I jeszcze raz, nawijam nitkę na szydełko, wkuwam się od tyłu do przodu i od przodu do tyłu. Przekładam przez to, co się wkułam, nawijam przez dwie pętelki. I teraz, jak mam na szydełku trzy słupki nie do końca przerobione oraz pętelkę od moich oczek łańcuszka, nawijam nitkę i przekładam przez wszystko naraz. I to będę robić w tym okrążeniu. Teraz znowu muszę zrobić cztery oczka łańcuszka i znowu trzy słupki reliefowe przerobione razem. Tak, aby ten szary łańcuszek wyszedł mi tutaj do przodu. Pod łańcuszkiem będą zielone pętelki. Przerobię teraz dłuższy bok, pokażę Wam, jak zrobić narożnik. Ja już dłuższy bok przerobiłam, jestem dokładnie na rogu. I na rogu robię tylko tą różnicę, że po trzech słupkach przerobionych razem nie robię czterech oczek łańcuszka, tak jak zawsze, tylko zrobię sześć. Tak więc dorobię jeszcze dwa oczka. I teraz normalnie nawijam nitkę, wkuwam się wokół kolejnego oczka i dalej przerabiam trzy słupki reliefowe przerobione razem, cztery oczka łańcuszka i znowu trzy słupki. I tak będzie wyglądać całe to okrążenie, tak będzie wyglądać każdy narożnik, że zamiast czterech oczek zrobimy sześć oczek łańcuszka. Proszę przerobić teraz całe to okrążenie. Ja go również szybciutko zrobię i za chwilkę wracam. Przerobiłam dłuższy bok, doszłam do rogu, czyli ostatnie trzy słupki przerobione razem. Zrobiłam w miejscu, gdzie tutaj mam narożny słupek. W nim zrobiłam dwa oczka ścisłe i ostatni, trzeci słupek wypadł mi w tym pierwszym oczku ścisłym, czyli jestem idealnie na rogu mojego dywanu. I tutaj po tych trzech słupkach przerobionych razem nie robię tak jak zawsze czterech oczek łańcuszka, tylko po prostu sześć oczek. Dorabiam więc jeszcze dwa oczka, nawijam nitkę na szydełko i dalej przerabiam już normalnie, tak jak zawsze, czyli wkuwam się wokół kolejnego oczka ścisłego i robimy tak jak poprzednio trzy słupki reliefowe. I tak przerabiamy całe okrążenie, tak przerabiamy każdy narożnik z sześcioma oczkami łańcuszka. Przerobię i do Was wracam. Przerobiłam całe okrążenie. Po ostatnich czterech oczkach łańcuszka zostało mi wkuć się tutaj w czubek pierwszych trzech słupków i zrobić oczko ścisłe zamykające, przeciągając przez wszystko, co mam na szydełku. Teraz przełożę jeszcze jedno oczko łańcuszka, wyciągnę ciut dłuższy sznurek i przetnę go. Nasz dywan jest gotowy. Zostało nam już tylko mocno zacisnąć i wszyć sobie pod spód końcóweczkę naszego sznurka. Dywan można już zblokować i cieszyć się jego pięknym wyglądem na naszej podłodze. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i zapraszam na kolejne tutoriale.